Hej, witam się z tej strony Peki. Dzisiaj będziemy reagować na filmik z nieważne, po prostu nie wywołałem się prawie, że w Polsce, więc wiecie jak to bywa, polski język, trudny język i z tymi słowami od razu odpalamy sobie film. Dlaczego odszedłem z ekipy? Tak, ja osobiście domyślam się, że chodzi o tą ekipę Freeza i tak dalej. Ja oczywiście nie śledzę polskiego YouTube'a. Ja tylko przypadkiem widzę takie rzeczy i po prostu, no, wiecie jak to bywa. No, po prostu reaguję na co jest na trendach, patrzę się, co tam się dzieje, nie? Czasami jakoś pomyślałam sobie, posłucham, jaka to będzie teraz pseudodrama lub prawdziwa drama i zobaczymy po prostu. Więc let's go z tym. Okej, moi drodzy, wydaje mi się, że mamy kilka pytań, na które przydałoby się odpowiedzieć, więc ja chciałbym tym filmem zamknąć raz na zawsze pewien rozdział w moim życiu. Boże, ty wiecie, jak często takie już słyszałem na niemieckim YouTubie? O, ja odeszłem do tej grupy, teraz muszę z tym kapitałem zamknąć, ponieważ to mnie tak śledzi i wy mnie pytacie i teraz raz na zawsze zakończę to. Tak, dokładnie tak. Rozdział związany z ekipą, ponieważ nie wiem, czy wiecie, czy nie, z ekipy odszedłem. No i pojawia się naprawdę, naprawdę wiele pytań. Dlaczego? Dlaczego taki wybór? Czy mam jakąś spinę z Karolem? Skąd to się... Jak człowiek nie chce z kim pracować? No okej. Ja też po 3 latach rzuciłem swoją pracę, czy to prowadziłem raczej do tego, żeby rzucić ją, bo już miałem dosyć, nie? Więc ludzie zmieniają pracę, środowiska, to jest naturalna rzecz, jak się nie, coś nie odpowiada, nie? Ponieważ trzeba się iść i rozwijać, iść czuć się dobrze przy tym. Z tego powodu myślę, że każdy krok, który człowieka samego oszczęśliwa, to jest może nie z punktu finansowego dobry, ale jak człowiek sam się lepiej czuje, to jest po prostu lepiej, nie? Ja też w tym momencie dużo jestem zadowolony z tych wszystkich zmian i tak dalej w moim życiu, ale jest też oczywiście dużo stresu i tak dalej, nie? Też finansowo mi to czasowo się czułem, bo byłem 2 miesiące ten bezrobotny i tak dalej, ale na końcu wyszło mi to na dobre. Idę z dobrym uczuciem do pracy, czuję się, że lubię tych ludzi, z którymi pracuję, na odwrót myślę, że tak samo. A człowiek powinien po prostu do tego dążyć, żeby być po prostu szczęśliwy. Każdy ma swoje popędy różne, czy to pieniędzy, osobiste odczucie i tak dalej. Wszystko jest okej, okay, nie? I powinien się też akceptować takie dane rzeczy, nie? Oczywiście jak idziesz po trupach, to raczej nie, ale to już jest inna rzecz. Dobra. W ogóle wzięło i słuchajcie, już śpieszę wam z wyjaśnieniami. Jeśli chodzi o sytuację z ekipą, nie było tutaj żadnej większej filozofii niż tylko to, że ja no, nie miałem wspólnego vibe'u z Karolem. Po prostu tak jak on kiedyś w sumie powiedział na streamie, nie mieliśmy tego wspólnego vibe'u w rozmowie i to prawda. Jeżeli prywatnie nie ma się takiego fajnego vibe'u, no to ciężko, żeby zrobić jakiś content wspólnie. Więc według mnie byliśmy po prostu osobami niestworzonymi do wspólnego robienia contentu. No i później przełożyło się to troszkę na nasze prywatne relacje. Aczkolwiek jeżeli chodzi o prywatne relacje z ekipą, bo to też często pytacie, no teraz jest lepiej chyba niż kiedykolwiek było, ponieważ miałem okazję pogadać i z Karolem, i z Łukaszem i ogólnie kontakt z ekipą dalej utrzymuję, dalej myślę, że chciałbym jak najdłużej go utrzymać, ponieważ przeżyliśmy razem naprawdę dużo, przeszliśmy dużo fajnych, niefajnych chwil razem i to na pewno utrzymuje mnie w tym, że po prostu nie chciałbym stracić tych ludzi. Mimo faktu, że odszedłem z ekipy, możecie się teraz zastanawiać, dlaczego? No, jak już powiedziałem, brzmi na to, że po prostu nie chciał mieć jakiś tam psychopatycznych jakich spin i tak dalej, więc ja to totalnie rozumiem, więc ludzie powinni też akceptować, jak on robi decyzję. Może nie każdemu to pasuje, ale wiesz, jak każdy szczęśliwy jest, nie? Moja kitka też. Czasami jak jest wkurzona, to mi ze złości nasika. No i wiadomo, poprzątam podłogę i... Dobra. Ja jestem w tym momencie skupiony na tym, żeby troszeczkę zbudować własną markę, żeby w końcu zająć się sobą, a mając jakby
mając jakieś osoby nad sobą, często potrafiłem się rozleniwiać, a teraz mam nadzieję, że tego już nie będzie, tak więc to czas pokaże. Dla osób, które zostają ze mną, oczywiście mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić na tym kanale. Jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym poruszyć, bo teraz dosłownie 99,9% komentarzy, które się u mnie pojawiają, czy DM-ów, to dlaczego odszedłeś z ekipy, czy masz jakąś spinę z ekipą, albo komentarze wyzywające w jakiś sposób Martę, czyli osobę mi najbliższą z ekipy. Jak wiecie, Marta jest moją byłą dziewczyną. Kiedyś przeżyliśmy razem 4 lata w związku, więc generalnie nie lubię widzieć komentarzy, które obrażają Martę i w jakiś sposób sugerują, że po prostu nie lubię czytać negatywnych komentarzy na jej temat, stąd chciałbym też uciąć właśnie temat naszego związku, naszego byłego związku i to raz na zawsze ukrócić, żebyście nie pytali, no bo ja powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o Martę, no to jest osobą, której na pewno zawdzięczam wiele, ponieważ w każdym, niezależnie od momentu, w którym byłem, niezależnie od momentu, jak się czułem, Marta zawsze była przy mnie i zawsze czułem zrozumienie od niej i po prostu wielu hejterów może pisać jakieś dziwne rzeczy o niej, aczkolwiek naprawdę nie poznałem nigdy cieplejszej i milszej osoby niż Marta. I to jest to, że naprawdę nie chciałbym, żeby to było kontynuowane, właśnie komentarze na temat ekipy. Co mnie osobiście teraz ciekawi, ile on ma lat, nie? Myślę, że on może po 20 jest, nie wiem. Jak chodzi o te komentarze, czy tam ogólnie o takie związki, w którym są osoby influencerami, czy tam youtuberami, czy streamerami, to zawsze jest ciężko, bo przez to, że jest osobą publiczną, to jest też zawsze krytyka, nie? Tak samo jak Rihanna, czy jakieś tam inne celebryci, nie? To też, zabrzmi to śmiesznie, ale też youtuberzy mają jakiś tam wizerunek po prostu publiczny, nie? Znaczy to, że dużo osób ich ogląda, patrzą po prostu na ich zachowanie, ale to też są ludzie, nie? W tym sensie, więc trzeba też sami się trochę wczuć w te osoby i zawsze jest łatwo być za ekranem, anonimowo i tak dalej. Mogę wam też historię zaraz opowiedzieć, jak chodzi o taką sytuację za kamerą, która mnie ostatnio doprowadziła do szału, tylko posłuchamy jeszcze te parę ostatnich słów i zaraz wam opowiem, o co tam w ogóle chodziło, nie? I Marty. Mam nadzieję, że po prostu zostaniemy sobie tu razem, spróbujemy zbudować jakąś fajną społeczność i zobaczymy się już niedługo, bo tak jak mówiłem, zamierzam działać tutaj na kanale, ale to więcej prawdopodobnie dowiecie się niedługo. Siema. Jo. Nie, reklamy nie chcę oglądać. Kurde, muszę przeczytać do tego. Więc ja nie będę więcej analizował tego chłopaka, mężczyznę, młodego mężczyznę. Kurczę, aż taki stary już jestem? Kurczę, kto by pomyślał, nie? Dobra, więc ja nie będę krytykował, ani też dawał pochwałę po prostu. Jak już mówiłem, jak osobiście się sam z tym lepiej czuję, że odszedł jakieś tam ekipy czy grupy i tak dalej, to wszystko okej. Ja też po latach odstąpiłem od jednej jakiejś takiej grupy, ale o to ma też nie chodzić. Opowiem wam to o tej historii, o której mówiłem poza kamerą, znaczy w sensie, którą miałem na online studiach, nie? Bo ja teraz jestem na studiach zawsze w piątki i w soboty na kierunku marketing i digitalne media, to znaczy online marketing w tym sensie też. I wygląda tak, że ja zawsze na lekcji mam coś takiego jak breakout sessions. To jest w Zoom i to są roboty grupowe. I powiedzmy 90% było tak, że trafiałem na złych ludzi. W sensie takim, że albo wszystko sam robiłem, albo musiałem się ekstremalnie po prostu wdzierać ten temat, bo nikt inny tego nie zrobi, nie? Miałem przypadek, gdzie było 12 grup i każda z tych grup miała jedno słówko do tłumaczenia. Mieliśmy na to prawie godzinę, odjąć przerwę, więc jak 40 minut.
Ja tam wchodzę do tej grupy, nie? I mówię, no dobra, to robimy, jak to zrobimy i tak dalej. Powiedziałem, może prezentację, odpaliłem sobie program. Prawie cały sam poprowadziłem, w sensie, że prawie całą prezentację sam zrobiłem. Tam parę rzeczy oni mi robili copy-paste z internetu, wow, super, nie? Ja tam potem zmieniałem na własne pisane rzeczy. I potem skończyło się to tak, że nasza grupa była, a ja im wcześniej powiedziałam, za to, że teraz tyle pisałam, no to możecie się poprowadzić z chęcią, nie? Dobra, mówi grupa szósta, nie? A ja mówię, no to okej, to nasza grupa, ja tylko po prostu ekran wyłączę, a moje koledzy poprowadzą. I mówię, dobra, wasza kolej. Cisza. Nikt się nie zgłosił. Nie? Dobra, już się tak dziwnie zrobiło, nie? Wiadomo. Powiedziałam, wiecie co, to sam to zrobię, nie? I już mi tak biło, bo ja tak nienawidzę takiej sytuacji. Co to daje, że chować za ekranem? On wie, w jakiej ja grupie byłem. Nie rozumiem takich ludzi, które się chowają za monitorem, a mikrofon mi nie działa, a tu to. Albo osoby, które mają dwa zajęcia jednocześnie. Ja tak myślę, no okej, ale jak robisz tu i tu studia, to nie trochę too much, nie? Ale okej, nie wiem, dużo osób według mnie nie szanuje po prostu, że jest na studiach. Ja oczywiście też nie jestem jakiś super pilny i robię wszędzie notatki i tak dalej, ale chociaż siadam i uważnie próbuję słuchać, nie? Z talerzem w ręku z jedzeniem, ale no okej, ale próbuję chociaż, nie? I to jest rzecz dla mnie niewyrozumiała, jak można być takim niewychowanym. Tak samo jak były inne grupy, gdzie nikt się nie zgłosił. Były po 3-4 osoby w grupach, mówił grupa tam 7, 6 i tak dalej, a oni nic, nie? I ja po prostu w szoku, jak można być takim chamskim i udawać, że go jeszcze nie ma, nie? No dobra, ale jest jak jest. Zobaczę, że takie będę też wcześniej zdarzać, myślę, bo to nie będzie ostatnia moja lekcja online. Jak będzie tak dalej szło, to powiem po prostu nauczycielowi, że ja nie będę chciał występować w grupach. Na wyżej sam będę sobie notatki robił i jak chcę sprawdzać, to mogę mu z chęcią powiedzieć, ale ja nie mam zamiaru, że bić z tymi, bo ja jestem za stary na takie rzeczy, nie? Dobra, więc życzę Wam miłego dnia. Jak macie jakieś filmiki czy jakieś rzeczy do na reagowania, czy ogólnie na który mam dać swój temat, to dajcie znać. Ja sobie muszę w końcu słuchawkę jakoś kupić nową, czy skleić to. Dobra, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.